Znajdujemy się w willi Pałksza, bardzo ważnym miejscu na mapie Gorzowa. Jest to, uważam, takie symboliczne miejsce, jeżeli chodzi o cały region tak naprawdę. Jest to kawałek historii, którą w tej chwili i przybliżymy dla mieszkańców, otworzymy ponownie, bo już kiedyś mogliśmy korzystać z tego miejsca i też wykorzystamy jego potencjał, bo jest naprawdę rozpoznawalnym miejscem. Jest to miejsce bardzo inspirującym dla mnie osobiście, bo powstał przecież z inicjatywy przedsiębiorcy właśnie. Sam pomysł jest tak jakby naturalną kontynuacją działań Fundacji dla Kobiet Autentycznych, którą prowadzę już od 3 lat, czy prowadzimy wspólnie z całym zespołem tutaj gorzowskich aktywistek, więc jest to kontynuacja, taki kolejny krok do tego, żeby wspierać wszystkie osoby, które chcą podjąć wyzwanie aktywizacji zawodowej, zmiany warunków swojego zatrudnienia czy sytuacji zawodowej, wejścia na rynek pracy, czy też pójścia w swoją stronę, swoją ścieżką w biznes. Inkubator jest ogólnie znaną i uznaną taką instytucją, która ma wspierać właśnie młodych przedsiębiorców w tych działaniach. Z naszej strony inkubator jest takim wsparciem. To misją, którą realizuje Fundacja dla Kobiet Autentycznych od ponad 3 lat, jest wsparcie, inspiracja, motywacja i właśnie dzięki instytucji inkubatora stanie się to jeszcze bardziej możliwe, jeszcze łatwiejsze dla wszystkich, bardziej dostępne, bo będzie miało taką zorganizowaną formę. Chcemy tutaj pracować, chcemy tutaj rozwijać osoby, które potrzebują zarówno osobiście, jak i zawodowo zdobywać nowe kompetencje, nowe kwalifikacje. Będziemy tutaj pracować, będziemy tutaj właściwie dla tych osób codziennie. Otwarci jesteśmy na cały region, a nawet może i spoza regionu, jeśli będzie taka potrzeba. Zatem inkubator to będzie coś świeżego, nowego, ale mocno umocowane w tradycji i przede wszystkim też dla mieszkańców miasta i regionu. Dodatkowo dojdzie to, że będziemy tutaj mieć też fachowców, którzy będą bardzo konkretni z twardych kompetencji, twardych kwalifikacji, też te osoby, które szukają swojego miejsca w biznesie, w zawodach, rozwijać. Jeśli chodzi o tą inicjatywę, ten pomysł, który się niedawno zidentyfikował, utworzenia inkubatora dla kobiet, jak najbardziej takie przedsięwzięcia mogą być wspierane środkami europejskimi. Myślę, że to będzie ciekawy pomysł w nowej perspektywie finansowej. Na pewno to będą co najmniej takie środki, jak teraz w tej perspektywie, które były przeznaczane na rozwój inkubatorów, takich kilka dzięki projektom unijnym w naszym województwie powstało i znakomicie funkcjonują.